Bogaci Amerykanie mogą teraz nawet przy tropikalnych upałach uprawiać skoki na nartach. Umożliwili to im sprytni właściciele skoczni narciarskiej na Lake Placid. Skocznia wysłana jest śniegiem wytwarzanym ze sztucznego lodu. Od połamania rąk i nóg chronią sterty słomy. Sądząc po licznych upadkach, skocznia daleka jest od ideału. Ale czego nie robi się dla silnych wrażeń, zwłaszcza jeśli się ma za dużo pieniędzy.